technologia rozwija się w zawrotnym tempie. Niezwykła szybkość i wydajność komputerów sprawiła, że dzisiejsza bankowość jest łatwiejsza w obsłudze niż kiedykolwiek. Niestety, żadna technologia nie jest w 100% niezawodna. Dlatego Polish Credit Union używa najlepszych systemów zabezpieczeń, aby Twoje konto działało bezawaryjnie i było w pełni chronione przed jakąkolwiek ingerencją z zewnątrz. A więc śpi spokojnie. Bezpieczeństwo Twojego konta jest w najlepszych rękach. Polish Credit Union. To ma sens. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka kupna nieruchomości z lokatorem? Przepisy ontaryjskie są dość zagmatwane i aby uniknąć kłopotów, skontaktuj się z nami. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Ontario's COVID-19 vaccine plan is helping to stop the spread and save lives. Until we're all vaccinated, we need to stay the course to protect those we love. Wear a mask. Wash your hands. Keep your distance. We've come so far together, and thousands of people across Ontario are getting vaccinated every day. Your turn is coming soon. Learn more about Ontario's vaccine plan. Trzy lata temu przedstawiliśmy zrealizowany przez Państwa Elżbietę i Ryszarda Gajewskich krótki film dokumentalny o twórczości Janusza Harczuka, autora około 80 ikon, prezentowanych i podziwianych podczas wielu uroczystości i festiwali polonijnych. Mówiąc o swej specyficznej twórczości malarskiej, pan Harczuk, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, podkreśla, że dominującą rolę w ikonopisaniu odgrywa jego spirytualna wędrówka w czasie, gdyż ikona stworzona z poszczególnych epizodów jest zawsze opowieścią, swoistym traktatem teologicznym, napisanym obrazem, kolorem, kredą, kształtem i symbolem. To właśnie z inspiracji Ducha Świętego pan Harczuk namalował, czy raczej napisał, tak wiele wspaniałych ikon, które zdobią kościoły, kaplice i domy prywatne. Dziś przedstawimy Państwu fragmenty kolejnego filmu dokumentalnego, prezentującego kilka dla samego artysty szczególnie ważnych dzieł, wraz z przybliżeniem idei będącej inspiracją do ich powstania. Autorem reportażu zrealizowanego w pracowni Janusza Harczuka na ontaryjskich Kaszubach jest ojciec Jacek Cydzik, redemptorysta, dyrektor centrali Radia Maryja w Toronto. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj program, jak my to widzimy z daleka, widać lepiej, realizujemy z pracowni pisania ikon, do której zaprosił nas gospodarz tego miejsca, pan Janusz Harczuk. Serdecznie dziękuję za to zaproszenie. Przyjemność jest moja, ojcze Jacku. Dziękuję. Panie Januszu, jaką wiara w Pana Boga odgrywała rolę w Pana życiu? No więc najprościej, co to są ikony dla mnie, to jest modlitwa z pędzlem w ręku. Tak bym to scharakteryzował. I moja wędrówka spirytualna w czasie doprowadziła mnie do tego etapu, w którym jestem dzisiaj, a więc dojrzewałem spirytualnie jako człowiek, jako chrześcijanin, jako artysta, architekt. I nie wiadomo, kiedy te ikony zawładnęły mną tak bardzo, że nie wyobrażam sobie
żebym, no, ktoś w tej chwili mnie chciał karać i zabronił mi pisać ikony. To jest niemożliwe. Każda z ikon tutaj w tym studio, a taka sama połowa jeszcze jest w Toronto w domu, prezentuje, że prowadzę się Duchowi Świętemu, żeby modlę się do Ducha Świętego, żeby tę rękę prowadził, bo jak widać, żadna z tych ikon nie jest podpisana, bo ikon się nie podpisuje. Bo ja tutaj się czasami chwalę, o to są moje ikony, prawda? To nie jest prawda zupełna. Twórcą tych ikon jest Duch Święty. I ja dziękuję temu Duchowi Świętemu, że wybrał moją rękę i pozwolił mi pisać tę czy inną ikonę. I teraz tutaj, jak widać na tych ścianach, tu są ikony, które powstały na skutek wydarzeń albo moich osobistych przeżyć. Matka Boska Kaszubska. To jest ukłon, mój ukłon, czy Krzyż Kaszubski. Te ikony w tych barwach biało-niebieskich, prawda? Trzy kolory niebieskiego koloru. Kaszubskie niebo, kaszubskie jeziora, kaszubskie morze. To są trzy kolory niebieskie. Ciemny, jaśniejszy i zupełnie jasny. No więc tutaj jest ikona Matki Boskiej Kaszubskiej. Widzimy te piękne biało-niebieskie kolory, prawda, która została stworzona, ta ikona napisana jako mój ukłon w stronę tych mieszkańców, tych ziem, którzy ponad 150 lat temu przyjechali do wcale niełatwych warunków, przetrwali dzięki ich wierze, dzięki pomocy ich Pani Sianowskiej, Matki Boskiej Kaszubskiej. Następną ikoną, którą tutaj widzimy, to jest ikona First Nation, pierwszych narodów, i tu jest z kolei, nie wiem, czy potrafię to opowiedzieć, czuję się winien, że były momenty, kiedy ci właśnie pierwsi mieszkańcy byli traktowani nie tak, jak powinni być traktowani. Myśmy jako biali przyjechali tutaj do nich, nie oni do nas. Chciałem, aby ta ikona właśnie First Nation, pierwszych narodów, z tą ornamentacją właśnie przypominającą ich twórczość, ich kulturę, żeby ta ikona pozwoliła nam w jakiś sposób, no, zniweczyć te różnice i przeprosić za to, co było, ale patrzeć w przyszłość i budować tę przyszłość już razem, tę przyszłość kanadyjską. Tu jest następna ikona, która jest bardzo personalna, jest bardzo uczuciowo związana ze mną. Mam szczególną adorację dla tej ikony. Tę ikonę też powstała z moich przemyśleń, moich wspomnień na temat mojego ojca, na temat moich dziadków ze strony ojca, którzy zginęli na Syberii. I jest to ikona tajemnicza dla mnie, bo nie wiem, w jakim miejscu oni byli, gdzie, czy oni mają jakiś grób, czy mają jakiś, ci moi dziadkowie, czy mają krzyż. Po prostu oni tam zostali, a dzieci jako sieroty, czyli mój ojciec, jego młodszy brat i dwie starsze siostry z obcymi zupełnie ludźmi wrócili do Sokala. To jest krzyż przeze mnie zaprojektowany, Ecce Homo, oto człowiek. I tutaj jest wymowa tego krzyża, jest właśnie w każdym, jak się patrzy na ikony Jezusa ukrzyżowanego, pod krzyżem zazwyczaj widzi się taką grotę skalną i czaszka człowieka i piszczele. To znamionuje, to jest czaszka naszego pierwszego rodzica Adama i to są jego piszczele. I teraz krew Pana Jezusa pada na czaszkę, na czaszkę właśnie naszego pierwszego rodzica Adama, i
i w ten sposób ten grzech pierworodny zostaje jakby zniwelowany. I to jest właśnie Pan Jezus w koronie cierniowej. Ja uważam, że te ikony moje żyją, bo są odzwierciedleniem czegoś, co się działo, co się dzieje, na przykład Matka Boska Smoleńska. To jest, uważam, piękna ikona i to jest ikona, która no jest też bardzo personalna dla mnie. Jak ja jako ikonopisarz, jak mogłem takiej ikony nie zrobić? Już 2 tygodnie po katastrofie ja wiedziałem, że ja tę ikonę muszę, taką ikonę muszę napisać. Nie wiedziałem, jak ona będzie wyglądała. Wiedziałem, że zaadaptuję istniejącą ikonę smoleńską, która jest w Rosji od prawie 10 wieków. I teraz sobie pomyślałem, że ona, ta Matka Boska Smoleńska, ona wszystko widziała. Ona widziała tę katastrofę, ona wcześniej widziała Katyń, ona wcześniej widziała, jak oprawcy NKWD strzelali do polskich oficerów w Katyniu, prawda? I jak ja mogłem przejść obojętnie do takiego faktu, gdzie w katastrofie ginie prezydent Polski, elita intelektualna, wojskowa Polska i gdzie ginie mój serdeczny przyjaciel, inżynier Leszek Solski, który 2 dni przed katastrofą dzwoni do mnie z Polski. Janusz, jadę do Katynia. Ktoś zrezygnował, a ja wskakuję w jego miejsce. Leszek Solski nie był wielkim politykiem. On należał do organizacji rodzin katyńskich. Jego ojciec, kapitan Kazimierz Solski, jest tam w Katyniu i jego wujek, major Adam Solski, dwaj bracia spotkali się tam właśnie w tym obozie, gdzie przetrzymywali tego i dwaj byli wywiezieni właśnie tam do tego Katynia i tam strzałem w tył, w potylicę zakończyli swój żywot. I tak właśnie myślałem, jak będzie ta moja ikona wyglądała. No więc uważam, że jest trafiona. Że w narożnikach są te szachownice, które ten samolot miał na swoich skrzydłach. Obramowanie samej ikony jest w czerwieni. Czerwień to jest symbol miłości, ale też symbol męczeństwa. No i przyszedł, uważam, bardzo znamienny pomysł bramowaniu tej ikony. Zwykłe białe krzyże, 96 krzyży. Nie wiem, który z tych białych krzyży należy do mojego przyjaciela Leszka Solskiego, ale jeden krzyż właśnie jest dedykowany jemu. To jest ikona Rosary Madonna of Madawaska Valley, czyli to jest nazwa angielska. Ale w tej chwili tak dużo Polaków już zna angielski, miejscowi tutaj. Chciałbym, żeby ta ikona była utożsamiana, żeby była związana z tym regionem właśnie, gdzie tutaj jest właśnie Township of Madawaska Valley. To jest właśnie logo tej okolicy, bo to jest właśnie Berris Bay, Combermere i Wilno. Jak widać, Matka Boska trzyma różaniec, który w czasach trudnych ludzie zawsze się uciekali do tej Matki Boskiej i modlili się na różańcu, który jest wielką bronią w chwilach, kiedy źle się dzieje. Ludzie po prostu uciekali się do modlitwy różańcowej, która ma przeogromną moc, jeżeli chodzi o walkę ze złem. I tutaj, jak widać, jest to taka ikona uwspółcześniona trochę, bo Pan Jezusek nawet w dżinsach jest, prawda? Pan Jezus ma twarz Emanuela, czyli nie jest bobaskiem takim, dzieckiem, ale to jest młodzieniec Emanuel i widać, że symbolicznie Matka Boska, trzymając ten różaniec, jest też w jakiejś formie herogetrii. Wskazuje na Jezusa jako ten, który jest najważniejszy, jeżeli chodzi o tę modlitwę. Po obu stronach aureoli Najświętszej Maryi Panny są kwiaty, których
no nie mogłoby zabraknąć na tej ikonie. Trylium, stylizowane kwiaty trylium właśnie, które tutaj w czasie, powiedzmy, maja kwitną z łąki i nabrzeża lasów są usiane tymi pięknymi kwiatami. Ten opis będzie bardzo czytelny, będzie nawiązywał do różnych plag, przeróżnych najazdów, przeróżnych nieszczęść i ta modlitwa różańcowa, ja wierzę głęboko, bardzo silną bronią właśnie w zwalczaniu tego zła, wszelkiego zła.